No wiadomo, to jest creme de la creme, także konkurs najważniejszy z najważniejszych, kulinarny Puchar Polski. No tutaj są sami najlepsi pośród tych, którzy w ciągu roku zdobywają pierwsze miejsce najważniejszych konkursów w kraju. Jak oceniam go na chwilę obecną bardzo wysoko, bardzo mi się podoba. Widać, że uczestnicy, którzy startują w finale, nie wzięli się tutaj z przypadku. Zawodnicy mają do dyspozycji łódko, pierś i wątróbkę. Natomiast czasem wystarczy niewielka ilość dodatków, które po prostu powalą, bo najważniejsze są tutaj techniki. Na to zwracamy szczególną uwagę. Na techniki, na prezentację dania i na to także, na ile zawodnicy wykorzystują wszystkie produkty. Na ile zostaje im towaru, który i potrafią go jeszcze sumiennie, rzeczywiście rzetelnie wykorzystać. Ja mogę powiedzieć z własnego przykładu, w co powinni zainwestować, ponieważ sam jestem szefem kuchni i właścicielem restauracji w Gdyni. Więc powinni zainwestować przede wszystkim w to, co zainwestowali tutaj. Czyli to są ogromne ilości ciężkiej pracy, godzin spędzonej w kuchni i poza nią. Powinni inwestować w siebie. Ja jako młody kucharz, młody chłopak inwestowałem w sprzęty. Od noży po foremki i tym podobne rzeczy, wiadomo. To są etapy, które się przechodzi, łącznie z pisaniem receptur, wymiana, wyjazdy, staże itd., itd. Powinni inwestować przede wszystkim w siebie, tak jak wspomniałem, i spędzać jak najwięcej czasu w kuchni z produktem. Jakie warunki musi spełnić danie? No danie przede wszystkim musi się czymś wybić spośród pozostałych dań. Że to danie musi powalić. Mamy w tym roku międzynarodową komisję. Mamy jury z Litwy, z Włoch i z Hiszpanii. Także widać, że jesteśmy w tych ocenach spójni. Są dania, które są rzeczywiście smaczne, wybijają się spośród pozostałych, ale jest na chwilę obecną już jedno danie, które rzeczywiście powala i powaliło całe jury, ale na razie nie zdradzę jakie. Zadanie jest zawsze trudne być przewodniczącym, no ale jest to ogromny zaszczyt. Przyjąłem go z ogromną radością. Jestem bardzo zaszczycony, że mogłem zostać przewodniczącym jury w tym roku. A jak jest? No z większością jury, z większością szefów kuchni znamy się w Polsce. Z jury z zagranicy poznajemy się. Także jest to naprawdę cenne doświadczenie także dla nas wszystkich, łącznie ze mną, ponieważ wymieniamy się doświadczeniami. Wiadomo, że to ocenianie za granicą jest zupełnie inne niż w naszym kraju, a my z racji tego, że spotykamy się, przeplatamy się przez różne konkursy, to już wiemy, na co też zwracać uwagę.